Witam pana Tomasza i pana Tadeusza. Witam jednocześnie. Ręką pomacham. I zroszujemy. Oj, 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 oj. Co ja mam z tym grać? Ja tego nie umiem. On obroni piona. Oj, 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 oj. Wiedziałem, że tu coś nie tak w tej pozycji. No nic, bronimy się. Póki co się bronimy. A no właśnie. A no właśnie. Oj, oj, oj. Nie puszczamy konia na F5. Minuta w plecy. Panie Tomaszu. Minuta w plecy. I na moją wieżę jeszcze. Co za człowiek. Zauważyłem. Czy ty wiesz na F1. Oj, oj, oj. Oddałem mnóstwo. Trudno. Minuta w plecy i nic nie widzę. Chcę zagrać H5 i rozwalić pozycję pionów. A gońca mam tu jeszcze. I czym bić? Oho, no to. H5 na początek. Szybciej trzeba grać.
to grać. Ajajaj, miałem tam szacha dać. Miałem tam szacha dać. Proszę, pan Jarek już mnie zaskoczył. O, pan Bazyl się uśmiechnął aż. Aż się uśmiechnął, jak wygrał turniej. Też dziękujemy. Ojoj, tam mogę zbić na C6. Mogę bić na C6. Pan Jarek tak szybko gra. Kończymy rozwój. A na telefonie to rzeczywiście nie gra się dobrze. Wygląda na to, że... Oj, dziękuję. Zrobimy króciutką analizę z tym. Krótką taką. Ja tego pionka nie brał. A B5 to do... Hetman B6 pokazuje komputer, a tu mogłem bić na C6. I partia się skończyła. Czas namysłu przeciwnika 0 sekund. Nie, 3 sekundy. I teraz jest po partii. Nie wiadomo, gdzie bić. No dobra, dziękuję.